Komplet lamp do Mercedesa GLA. Tutaj widać, że to była wersja USA. Czy jest? Po tym charakterystycznym pomarańczowym obrysie. Jakieś niepokojące rzeczy tutaj widzę w tej lampie, ponieważ są jakieś fragmenty plastików, czyli coś tam od regulatora, od silniczka. No są jakieś fragmenty, które leżą luźno w lampie. Na tej srebrnej maskownicy są ślady po wyschniętej wodzie i to jest też bardzo niebezpieczne, ponieważ taka woda powoduje, że ta warstwa aluminium schodzi. Także to nie jest brudne, tylko najprawdopodobniej ta powłoka, ta warstwa aluminium w tych miejscach, gdzie są te krople po wodzie, po prostu już zeszła albo po przetarciu istnieje ryzyko, że to zejdzie. Klosze są pożółknięte i takie matowe z licznymi takimi mikropęknięciami. Nie wiem, czy to widzicie. Postaram się to usunąć. No i coś, o czym nawet nie wiedział właściciel. No, lampy są skrętne. O czym świadczy, jak zdejmiecie lampy, pod spodem mamy tak przetwornicę moduł skrętu. No i przede wszystkim, jak otworzymy dekiel i mamy gniazdo osadzenia żarówki, czyli tutaj tą soczewkę, to pod spodem, jak jest lampa skrętna, znajduje się jeszcze system sterowania tą soczewką na boki wraz z silniczkiem. Jest tutaj taki ślimak, który obracając się przesuwa tą soczewkę to w lewo, to w prawo, podążając za kołami. Czyli tutaj mamy dodatkową trudność, jest to lampa skrętna, a mamy montować projektory bilediowe, co w takich lampach naprawdę jest wymagające. No ale jestem o to spokojny, myślę, że się wszystko uda. Oglądajcie dalej, będziecie widzieć, jak to wszystko jest zrobione. Ta lewa lampa, która paruje, no ona tutaj jest składana i cięta i spawana i tak naprawdę są dziury na wylot przez całą tutaj strukturę, jak robiłem testy. Warto tutaj spojrzeć do środka, to będzie lepiej widoczne, jak tą lampę rozkleimy, ale o, teraz widać tutaj cięcie. Jest wyjątkowo ładnie, estetycznie to zrobione, że z zewnątrz nie rzuca się w oczy, prawda? No widać, że ta struktura jest inna tej lampy, prawda? Ale jest kształt zachowany, ale najgorsze jest to, że ten spaw jest bardzo delikatny, cieniutki, struktura taka gąbczasta i po prostu ta woda przecieka przez całą tutaj strukturę tego plastiku, no bo taka jest technika tutaj spawu, że jest po prostu dziurawy jak sito. Siknięte później jest farbą z takim barankiem i to się tak w oczy nie rzuca, aczkolwiek ta obudowa tutaj była cała robiona. Oczywiście lampa sama w sobie nie jest hermetyczna, tam dostaje się powietrze, czyli też wilgoć, która jest w powietrzu, ale jest system odpowietrzników. Tutaj jest kolejna dziura, które tak naprawdę dzięki temu jest wywołany, nazwijmy to, przeciąg i ta lampa powinna sobie samoczynnie odparować, czy nie powinna się tam zbierać woda w ogóle. W momencie, kiedy ta cyrkulacja powietrza jest zakłócona poprzez właśnie to, co za chwileczkę pokażę, no to raz, że tej wody dostaje się dużo więcej, bo po prostu przecieka przez to,
A dwa, no to ta cyrkulacja powietrza już jest zakłócona i ten przeciąg, o którym mówiłem, już nie jest tak silny, tak jak powinien być. W każdym bądź razie już pokazuję, co się dzieje i dlaczego ta woda się tam dostaje. Zrobimy podciśnienie w lampie. Zatykamy sobie wszystkie otwory, włącznie z kostkami. Mam taki butel, którym sobie to zalepimy i pokażę wam, co się dzieje. Słuchajcie, te odpowietrzniki, tak to nazwijmy, te otwory, pozalepiałem. Wtyczki też, którędy mogłoby uciekać powietrze. Tutaj, no generalnie wszystko mamy pozamykane. I zrobimy sobie podciśnienie w tej lampie. Czyli co? Sprawdzamy, którędy i dlaczego nam ta lampa paruje. Już pokazuję. Mamy tak. Nieszczelność tutaj nam się bąbli bardzo mocno. W tym rejonie również bardzo mocno. Są to miejsca tutaj spawania tej obudowy. Tutaj coś tam delikatnie dookoła uszczelki, no to poprawimy tę uszczelkę, zobaczymy dlaczego. Ale tutaj to wszystko, gdzie widzimy, no to są to elementy obudowy, jest to plastik i nie powinno nic się tutaj dziać, a jednak się dzieje. Tak samo tutaj, dosyć mocno nawet mi w twarz dmuchało. No jest to pospawane estetycznie. Ale niestety nie jest to zrobione szczelnie. Dodatkowo tak się zastanawiałem, dlaczego to było tutaj spawane, cięte i tak dalej. No widać, że we wnętrzu te regulatory, jeżeli były naprawiane, to też nie są prawidłowo naprawione. Tam ta kulka właściwie wypadła już, czy jest tak przyklejona, ale bardzo krzywo. I tak samo tutaj ten regulator w ogóle nie jest prawidłowo wpięty w ten stelaż. A tak naprawdę teraz trudno mi powiedzieć dlaczego, ale jak to rozkleimy, to będziemy widzieć, co tam się dzieje. No i co do samego klosza, no to też jest pęknięty, jest uszkodzony w tym tutaj miejscu i to tak dosyć nieszczęśliwie, bo proszę zwrócić uwagę, że jak ta lampa jest sobie tak na aucie, to teraz tutaj z góry sobie ścieka woda i tutaj z całej lampy tą rynienką z górnej części ta woda sobie spływa akurat w to pęknięcie. No i tutaj mamy
cały stelaż z projektorem. Projektor Bixenon. Silniczek, cały mechanizm tutaj skrętu, który skręca tą soczewkę lewa-prawo. A tutaj jest ten silniczek, który reguluje położeniem góra-dół. I teraz tutaj są od wewnątrz widać te ewidentne ślady cięcia. Nie wiem, tak się domyślam, że może silniczek ktoś wymieniał, być może lampa była oberwana w środku. No nie wiem, nie umiem powiedzieć, dlaczego ta lampa była cięta, bo ewidentnie była cięta. To nie są pęknięcia jakieś takie przypadkowe, tylko równe cięcie i później to było składane do kupy. Brakuje tutaj, znaczy ten element jest uszkodzony. Powinien być taki motylek, żeby jak włożymy tutaj w stelaż, przekręcić, żeby on był nieruchomo. Niestety ten element jest tutaj uszkodzony. Wymienimy na nowy. Przyjrzymy się jeszcze regulatorom, czy nie są popękane, czy wszystko jest ok. I jeżeli jakiś będzie wymagał wymiany, no to oczywiście wymienimy na nowy. Tak to sobie wygląda w środku. I tutaj od razu widać, że z tą lampą coś było robione i nie trzeba mi wierzyć na słowo, tylko widać te cięcia. Od tej strony muszę przyznać, że całkiem przyzwoicie jest to zrobione. Lampy są skończone w tej chwili. W tej chwili nie mamy już tego pomarańczowego obrysu. Uzgodnione było, żeby zrobić srebrne i tak też zrobiliśmy. Klosze są nieporównywalnie jaśniejsze z tymi, które tutaj do nas dojechały. Klosz jest idealnie przejrzysty, jasny, wnętrze aż się błyszczy i świeci tutaj w tym świetle naszym. Wcześniej takich refleksów i tych błysków nie było z uwagi na to, że klosz nie przepuszczał światła w takim stopniu, w jakim powinien. Projektor mamy zamontowany biledowy, co było wymagające przy tych lampach skrętnych, bo przypomnę, że są to skrętne. Tutaj ta felerna lewa lampa, która parowała czasami, która była no tak bardzo uszkodzona wcześniej, kiedyś dawno, dawno temu, bo tutaj przyjechała już po naprawie, ale ta naprawa nie była taka, nazwijmy to, kompletna. To nie było pospawane szczelnie. Mało tego, pominięty był klosz, który też jest pęknięty, teraz jest pospawany, uszczelniony. I w tym momencie lampy są przygotowane właściwie do pakowania. Będziemy chcieli je dzisiaj wysłać.